You got to let it go. You got to let it go. Do was wracam. Słuchajcie, chciałam nagrać wam coś na Instagramie. Niestety wszystko mi się po prostu skasowało i stwierdziłam, że te pierwsze wrażenia będą tak fajne. Czekajcie, poprawię z wrażenia usta, że chciałabym je mieć jako na pamiątkę. Nie chciałabym, żeby one po prostu, wiecie, przeszły przez tak nagrywki, przez story i po prostu zniknęły mi. Nawet jeżeli zapiszę, to nie będzie takie wrażenie jak tutaj. Otworzyłam właśnie teraz tą paczuszkę taką, o której wam mówiłam, że ją otworzymy. Myślałam, że zrobię to wczoraj, ale właśnie w ogóle nie wiem, czy się z wami przywitałam. Już w końcu zapomniałam. Chyba tak, nie? Nie przywitałam się. Hejo, hejo, dzień doberek. Mamy dzisiaj, nie wiem który, chyba 18 albo 17, nie wiem. 17, 18? 18 chyba czerwca, nie wiem, sprawdzę później, nie chcę mi się teraz sprawdzać. I słuchajcie, ja otwieram właśnie, znaczy już otworzyłam przesyłkę, która czeka na mnie od soboty. W sobotę, słuchajcie, w ogóle to witam się na vlogu, nie muszę tego mówić, bo cały czas tylko są vlogi. W sobotę listonosz zostawił mi awizo. Ja w sobotę szłam do pracy i przed pracą szłam z synkiem jeszcze na zakupy do polskiego sklepu. Była to godzina gdzieś około 13, dokładnie chyba 13:04 albo 2 po wychodziliśmy z domu. Okazało się, że wzięłam te awizo, mówię, pójdziemy i może odbiorę tą przesyłkę. Okazało się, że o 13 zamknęli po prostu deliverkę. W sensie te miejsca tutaj, wiecie, gdzie możecie odebrać przesyłki. No i niestety dupa blada, potem niedziela, więc też nie mogłam nic zrobić. No i później poniedziałek, a w poniedziałek od samego rana jechałam do Edynburga, nagrywałam wam w ogóle do Edynburga, na Fort Kinnard. Nagrywałam wam też z tego dnia vloga. Po powrocie poszłam z synem do kina, a po kinie przyszła moja psia i po prostu miałyśmy taki fajny babski wieczorek. Także winko, pogaduchy i tak dalej. Także nie miałam kiedy tego otworzyć. Nie powiem, że korciło mnie strasznie. Wczoraj po prostu korciło mnie strasznie, ale ja chciałam wam zrobić pierwsze wrażenie. Ja nie chciałam już wam dzisiaj pokazywać jakby wszystkiego tego, jakby wiesz, ty. No nie pokazałabym tej takiej mojej takiej reakcji prawdziwej, tylko już taką, wiecie, już taką normalną. Słuchajcie, co to do mnie przyszło? Teraz otworzyłam, bo zaczęłam wam nagrywać nagrywki na Instastory, ale niestety przepadły. W sensie chciałam ustawić jakiś fajny filtr i niestety wyszły mi wszystkie nagrywki. Stwierdziłam, że już więcej nie nagrywam. Zrobię pierwsze wrażenie open boxa, unboxing, jak zwał, tak zwał. Zrobimy sobie tu. Natomiast na Instastory po prostu tylko pokażę już gotowe rzeczy, jakie do mnie przyszły, a po resztę oczywiście odeślę was właśnie na YouTube. Więc przyszło do mnie to cudo przyszło, słuchajcie. Powiem wam tak, nie było tajemnicą, ja spodziewałam się tego, gdyż dostałam informację, że te rzeczy do mnie dotrą do testów, jeżeli tylko będą już gotowe. Więc taką informację dostałam, no ale wiecie jak to jest, dostać informację od powiedzenia do wykonania jest jeszcze długa droga, ale przyszło, tak jak mi obiecano, tak po prostu dotrzymano słowa, za co serdecznie dziękuję, serdecznie Gosi i Roki, bardzo wam dziękuję. Słuchajcie, jest to po prostu Roxy z kanału Roxaurus, na pewno możecie ją kojarzyć po prostu ode mnie z licytacji dla Patrycji, dlatego że Roxy wraz z mamą, z Gosią, którą poznałam również, w sumie mnie oglądała, ale poznałam ją bardziej jakby bliżej przy licytacjach. Miałyśmy ze sobą kontakt taki pozajutubowy i mamy go do tej pory, z czego ja się niezmiernie cieszę. Są to wspaniałe dziewczyny. Oczywiście jest to Polka jedna i druga, ale Roxy jest Polką, pochodzi bodajże chyba z Bydgoszczy, ale się nie mylę. Wcale nie aż tak daleko ode mnie chyba. No i nagrywa na brytyjskim YouTubie, pnie się do góry, osiąga sukcesy. Nie pamiętam i teraz na tą chwilę nie powiem wam, ale ma pewnie ponad chyba 3 miliony, bodajże jeszcze więcej subskrybentów, subskrypcji, już nie mówiąc o obserwujących, o widzach, o odwiedzających i tak dalej, o przybywających. Także serdecznie po prostu gratuluję Roxy. No i co? I mamy pierwsze dziecko Roxy i są to, słuchajcie, kosmetyki, są to paletki przy współpracy z Makeup Revolution.
Jara się jak pochodnia, nie mogłam się już po prostu doczekać, żeby pomacać tam paluchy. No i co? I widzę, że dostałam, słuchajcie, oprócz tutaj wspaniałości, czyli tylko właśnie tych kosmetyków do przetestowania, zobaczcie, co dostałam. To jest przecież tak piękne, to jest chyba, ja nie wiem, to jest taki obrazek, myślę. Ja go sobie powieszę na pewno na tym. No marzenie, chciałabym takie coś mieć. Zobaczcie na to. Przecież to nie jest cudo, jak namalowana po prostu, jak lalka namalowana. Przepiękna pamiątka. Serdecznie Ci, Roxy, dziękuję. Także na pewno zawiśniesz tutaj pewnie na tablicy mojej. No po prostu fantastyczne. Bardzo, bardzo dziękuję. Także to wyląduje na pewno na mojej ścianie tutaj pewnie. No i mamy tutaj książeczkę. I to są kosmetyki, które wyszły w 2019 roku. W UK, w Superdrugu, globalnie revolutionbeauty.com, ukbeautybay.com. Bardzo proszę, tutaj właśnie są wypisane, słuchajcie, miejsca, gdzie będą dostępne w sprzedaży jej paletki, także naprawdę super. Ja strasznie się jaram i strasznie Ci, kochana, gratuluję. Naprawdę, po prostu duma mnie rozpiera, nie tylko Twoją mamę, ale mnie również. Dlatego, że dałaś mi się poznać po prostu ze strony jako dobry człowiek, a nie jako vlogerka, influencerka i tak dalej. Tutaj mamy taką książeczkę. W ogóle pierwszy raz widzę taką książeczkę. Nigdy wcześniej jakby nie widziałam. Zawsze jest taka tylko uloteczka. A tutaj mamy piękną książeczkę z trzema paletkami. Ride or Die palet. Druga to jest Color Burst. I trzecia Contour and Highlight palet. Super ekstra, kolaboracja. Tu jakieś opisy, kto, gdzie, z kim, po co, na co i dlaczego. Bardzo proszę, tak to wygląda. No super, po prostu mega się jaram. Droga Agnieszko, w Twoje ręce przekazuję moje najnowsze dzieło, które stworzyłam wspólnie z Revolution. Życzę przyjemnych wrażeń oraz mnóstwo inspirujących makijaży, Roxy. Bardzo proszę, po polsku, żeby nie było. Cudowności, cudowności. Bardzo dziękuję za karteczkę. No i dobre, no i teraz chyba to takie najważniejsze, nie? Otwórzmy. Wow. Otwórzmy, sprawdźmy. Czekajcie, muszę folię pościągać. Najpierw zdejmę z każdej, a później dopiero Wam będę pokazywać. Opakowania są naprawdę bardzo, bardzo fajne. Wyglądają tak. Są ciężkie. Bardzo ładnie wyglądają. To są takie, słuchajcie, no oczywiście teraz wiecie, moda. Zobaczcie, żeby nie było. No. Marmurki, marmurki. I jeszcze wcześniej miałam tutaj tło marmurkowe. Szkoda, że teraz zdjęłam. Znaczy w sumie jest pod tym. Jest pod tym tłem, bo by pasowało właśnie do pokazywania w sumie tych paletek, zwłaszcza do tej, bo takie tło za mną się kryło, tylko bez złotych nitek. Także bez tych złotych dodatków. Napis, słuchajcie, jest taki jakby wygrawerowany. On jest taki wypukły. Na każdej z paletek, tak na każdej, to jest paletka do konturowania. Nie wiem już aż sama od której zacząć, po prostu masakra jakaś. Mamy trzy paletki, dobra, pozwólmy sobie otworzyć pierwszą. Bardzo podobne opakowanie mieli też z Revolution. Gdzie ty jesteś? O, tutaj mam, dobra, czekajcie. I to było Kisu. Też współpraca, dość podobna, muszę Wam przyznać, tylko jest inny napis. Tu jest bardziej taki żółty, tu jest taki bardziej brzoskwiniowy, ale ogólnie zobaczcie, bardzo podobny zamysł. Zamysł jest dość podobny, ale wykonanie jest no nieco inne. Tutaj u Roxy więcej jest tego złota, napis jest taki bardziej, ten jest taki schowany, a ten jest taki wypukły. Natomiast jak widzicie, dość podobnie one wyglądają. Dość podobnie. No i tutaj tył też wygląda całkiem inaczej. Z Kisu mamy tutaj jakby jeszcze obrazek, rysunek, jakie mamy tutaj kolorki cieni. A w przypadku tutaj Roxy niestety właśnie nie mamy. Mamy po prostu zaznaczone takie numerki. Właśnie nie wiem, dlaczego w sumie tutaj mogły być właśnie kolorki. Mogły być, bo często jest tak, że nie można czegoś przetestować, a chociaż widzimy tutaj, jaka jest kolorystyka. No, także to taka różnica między paletkami. Lecimy, lecimy. Jestem mega, mega podjarana i ciekawa. Ale to też jak nie mamy czegoś... Chociaż nie, no ja na przykład wolę. Ja wolę jednak, jak jest tam narysowane, chociaż trochę, bo często jest tak, że opakowanie kusi. Cena tak naprawdę na pewno nie będzie wysoka, bo pewnie będą kosztowały około 10, maksymalnie 12 funtów, dlatego że z Revolution nie ma droższych póki co paletek, także nie sądzę, że te paletki będą droższe. Wydaje mi się, że też w granicy właśnie 10 chyba funtów.
No i muszę wam powiedzieć, chyba że może te pierwsze teraz nie mają, bo mają tylko numerki, a może kolejne, te, które będą w sprzedaży. Nie wiem, może będą miały, słuchajcie, bo tu mamy tylko właśnie numerki. Zacznijmy może, nie wiem teraz od której. Słuchajcie, może od tej pierwszej. Od marmurkowej. Zobaczmy sobie, jak to wygląda w środku. Czekajcie, otwieram pudełeczko. Co fajnie wygląda. W ogóle taka lusterkowa, słuchajcie. Lusterkowe jest to opakowanie. Tak ono wygląda. Wszystko teraz widzicie z drugiej strony. Bardzo fajnie. No powiem wam szczerze, że tu się idzie dobrze przejrzeć. Dobrze przejrzeć. Sprawdźmy teraz. Tak, mamy tutaj, tak jak myślałam, ogromne lustro. No i tak jak ja, jedyny minusik tylko, słuchajcie, to właśnie, że nie można wygiąć paletki i jak chcę wam pokazać, to niestety muszę w ten sposób. Kolory prezentują się tak. Tak się one prezentują. No powiecie, czyż nie są po prostu piękne? Czyż nie są piękne? Mam ochotę słocznąć sobie. Wszystkie oczywiście nazwy, w ogóle wygrawerowana jest tutaj, czekajcie, pokażę wam od góry. Macie literkę R wygrawerowane na cieniach. Patrzę tylko, że nie ma tej literki wygrawerowanej na tych takich błyszczących. Na tych cieniach nie, jest tutaj na matowych. Sprawdźmy sobie po prostu, nie wiem, Iconic. Mięciutkie takie bardzo, zobaczcie, to jest Iconic. I sprawdźmy sobie Honey. Honey, bo już będzie mnie korcił, bo ja wiecie, że mam słabość do po prostu takich, musztardowych makijaży ostatnio. Żółty i pomarańcz, bardzo proszę. Tak one wyglądają. No i jeszcze do tego by mi pasował faktycznie taki jakiś ładny brązik, ale mięciusieńka, taka po prostu jakbym po czekoladzie jechała. Tak wygląda pigmentacja trzech kolorów, resztę pokażę wam w następnej części, ale widzę już tutaj, że to będzie moja kolorystyka. Bread. Ja oczywiście wam podam linki do Roxy, do jej kanału, sobie zobaczycie, jak ona opowiada o powstaniu tych paletek i tak dalej. Także to jest paletka numer 1, pokazałam wam tylko, resztę sobie opowiemy, tak jak mówię, w oddzielnym filmie. Teraz paletka numer 2. I to jest paletka, słuchajcie, Roxaurus Color Burst Palette. Okej, okay, otwieramy marmurkową, niebieską, przepiękną paletkę. To jest kolor, który pasowałby do mojej Moni. Moja Monia mogłaby się pewnie na to przyczaić. Okej, okay, otwieramy. Również jest ona taka lustrzana, bardzo fajnie lustrzana. Świetnie to wygląda. A czekajcie, jak wyglądała paletka Kisu, bo ja już nie pamiętam nawet. Kisu to jest to paletka, którą ja dostałam, bodajże od Asi właśnie, tak. Jest ona zwykła. Zobaczcie, jaka jest różnica. Kolosalna jest różnica, no, jeżeli chodzi o wykonanie. Tutaj mamy sam plastik, nic więcej, taki zwykły plastik, a tutaj mamy właśnie te lustro takie, także przepięknie to wygląda. Dobra, i otwieramy, wow, i tu już mamy kolorki. O, tu już można szaleć. Color Burst. No nic dodać, nic ukryć. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. No mamy tutaj róże, brzoskwinie, zielenie, fiolety, niebieski. Sprawdźmy sobie ten żółty. Znowu grawer jest na tym. Żółty. Bardzo proszę. Teraz sprawdźmy sobie, może ten niebieski będzie mnie korcił. Wow. Wow, jaki to jest kolor. Przepiękny kolor. Sprawdźmy sobie róż. Są takie, co mnie tak najbardziej teraz, zobaczcie. Da-da-da-da. Pse piękne, cudowne, zobaczymy jeszcze, jak będą też na oczach, bardzo mi się podoba, fakt, że to jest kolorystyka, po którą ja bym nie sięgła normalnie w sklepie, dlatego że to nie są moje kolory, ja nie używam kolorów takich. To jest, myślę, coś fajnego dla osób, które malują, które tworzą, które lubią malować, umieją malować, ja to tak, wiecie, na swoje potrzeby. Ale na pewno użyję żółtego, na pewno użyję brązu. Jeszcze tutaj zobaczę, czekajcie, chcę jeszcze dwie rzeczy sprawdzić, te dwa cienie. No, tych pewnie użyję na albo jako rozświetlenie, albo na środek właśnie powieki. Natomiast raczej te fiolety tutaj ciemniejsze, chyba nie. O Jezu, ten jaki, o jakie to jest mięciusie. Wow, to jest kolor, dziewczyny. To jest sztosik, aż muszę wam tutaj pokazać. Patrzcie na to. Ja nie wiem, ale to jest po prostu coś fantastycznego. To się rozpływa pod palcami, słuchajcie. Rozpłynęło mi się pod palcami ten kolor. To jest Royal. Przepiękny kolor. Można wykonać makijaż, słuchajcie, przy użyciu dosłownie dwóch kolorów. Ja już to widzę tutaj, Red Velvet i Royal, i macie cały makijaż wykonany. Po prostu. Czyli właśnie dokładnie ten. Ten matowy. I później tylko na środek powieki ten
i dziękuję, do widzenia. Także tak wygląda paletka numer 2. Nie wsadziłam z powrotem w woreczki, nieważne, zrobię to później. Ok, i teraz lecimy do paletki z rozświetlaczami. Tutaj pokładam nadzieję, bo wiecie, że ostatnio bardzo się lubuję z rozświetlaczami. No i póki co strasznie właśnie zajeżdżam z Sinskina oraz Smashboxa. Trochę ciężko się otwiera mi ta paletka. Dobra, mam. Mam. Lecimy na żywca. Znowu właśnie przepiękne lustro. Cudownie to wygląda. Bardzo fajnie to wygląda. Naprawdę ładnie na półce i w ogóle wow. Wow. Ja już oczywiście widziałam testy, widziałam uroki, uroksi makijaż, widziałam też już u jednego z panów na brytyjskim Instagramie, jak pokazywał właśnie i swatchował dokładnie ten rozświetlacz. I ja też to zrobię, bo on mnie najbardziej wow korci. Wow, dziewczyny. Zobaczcie na to. Zobaczcie na to. No i właśnie ten rozświetlacz widziałam u Roxy, jak robiła taki króciutki tutorial. Bardzo króciutki, słuchajcie, odtwarzanie takiego, wiecie, jakiegoś makijażu, znaczy odtworzenie, a nie odtwarzanie. No, także mamy tu do konturowania, a tutaj cztery rozświetlacze. Cztery rozświetlacze, cztery kolorki do konturowania. Sprawdzimy to sobie, zmacamy, ale ten po prostu to będzie chyba sztosik. A ten? No, straszne masełko wam powiem. Zobaczcie, też może być fajny. Taki trochę ciemniejszy, bardziej taki opalony, ale też piękny. Też bardzo ładny, też może się fajnie mienić. No zobaczymy. Ja już się nie mogę doczekać, wam powiem. Ja już się nie mogę doczekać, jak zrobię sobie makijaż. Brązy mi się tu podobają. To będzie chyba ten, będzie chyba moim takim. Dobra, nie będę już nic macać, ale ten chyba będzie moim brązem. Ten, tak mi się wydaje. Ten będzie za ciemny raczej. Także tak wyglądają te paletki. Ja strasznie Roxy gratuluję. Gosi i Roxy, dziękuję za tą wspaniałą przesyłkę. Przyznam szczerze, że gdybym była w sklepie, to jakbym się miała pokusić, to kupiłabym pewnie te dwie. Także dzięki dziewczynom. Mam po prostu nie dość, że całą kolekcję. Całe arcydzieło, słuchajcie, wykonane przez Roxy. No to jeszcze po prostu dostałam właśnie po pierwsze też tą książeczkę. Ja wiem, że to jest nic, to jest kawałek papieru, ale dla mnie to jest to ogromne wyróżnienie i ogromna pamiątka przede wszystkim. Już nie mówiąc o tym obrazku, którego no niestety, ale nie kupicie z paletkami. Także cudowności. Bardzo dziękuję. Bardzo. Ja nie ukrywam, że bardzo lubię filmiki Roxy, bardzo mi się podoba jej akcent, uwielbiam ją oglądać. Jest strasznie taką pozytywną osobą. Ja uwielbiam pozytywne, takie zakręcone osoby, a ona właśnie taką jest. I jeszcze z dobrym sercem. Także piękna, utalentowana, młoda, zdolna. Nie wiem, brakuje mi określeń i bardzo ma dobre serce. To jest naprawdę coś, co się teraz rzadko spotyka, zwłaszcza gdy mówi się o osobach bardziej popularnych, znanych, nie wiem, z jakimiś osiągnięciami, z większymi cyframi, bo Roxy do takich należy. To wciąż jest sobą, wciąż po prostu nie zapomina o tym, że jest też dziewczyną, że też jest kobietą. No i ogólnie jest bardzo dobrym człowiekiem. Także ja Was odsyłam na kanał do Roxy. Oczywiście linki będziecie mieli wszystkie w opisie pod filmem. A ja przyjdę do Was w kolejnej części filmiku z pokazaniem właśnie i ze zmacaniem. Bardziej zasłoczujemy sobie wszystkie te cienie, a w kolejnej jeszcze części wykonamy sobie właśnie jakiś makijaż. No, także mam nadzieję, że Wam się to podoba. Ja strasznie jeszcze raz Roxy dziękuję i gratuluję po prostu sukcesu, bo to jest ogromny sukces. No i co? I odzywam się do Was w kolejnej części. Jeszcze raz Gosia i Roxy. Dziękuję dziewczyny. Doceniam cholernie, także czuję się bardzo wyróżniona. Wielkie dzięki.